Witajcie kochani na moim kanale Pani M Kuchnia Smakowita. Jest mi bardzo miło, że zdecydowaliście się dzisiaj mnie odwiedzić. Jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy, to będzie mi bardzo miło, jeśli przywitasz się ze mną w komentarzu, zostawisz kciuka w górę lub zasubskrybujesz na mój kanał. Za wszystkie komentarze, polubienia i subskrypcje bardzo Wam dziękuję. W ten sposób pomagacie mi rozwijać mój kanał. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam Was na filmik. Mam nadzieję, że dzisiejszy przepis Wam się spodoba. Dzisiaj podzielę się z Wami przepisem na pyszny lany chrust. To jeszcze jedna propozycja przy smaku, który możecie zrobić na tłusty czwartek, ale smakować będzie również o każdej porze roku. Lekki, chrupiący i bardzo smaczny. Życzę Wam smakowitego dnia i zapraszam Was na filmik. Potrzebne będą dwie szklanki mąki pszennej, szklanki o pojemności 250 ml, 350 ml mleka, 2 jajka, 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia, 1/4 szklanki cukru, szczypta soli i dla smaku ja tutaj dodam pasty waniliowej. Możecie dodać cukru waniliowego lub ekstraktu. Ilość zależy od tego, jak intensywny smak wanilii chcecie mieć w Waszym chruście. Potrzebny będzie również olej do smażenia. Potrzebny będzie również cukier puder do posypania naszego chrustu. Mąkę przesieję do miski. Dodam proszek do pieczenia, cukier, szczyptę soli, suche składniki trochę wymieszam. Następnie dodaję jajka. Ciasto robimy dokładnie tak, jak robimy ciasto na naleśniki. Dodam odrobinę pasty z wanilii i powoli dodaję mleko, ciągle ciasto mieszając. Ciasto wyrobić również możecie mikserem. Tak wygląda ciasto po wyrobieniu. Ono ma mieć konsystencję gęstszego ciasta na naleśniki. Ciasto odstawiam teraz na chwilę na bok, a w tym czasie rozgrzewam olej. Olej nagrzewam do temperatury 170 stopni Celsjusza. Czy olej jest gotowy, możecie sprawdzić, wlewając odrobinę ciasta do patelni. Jeżeli ono natychmiast wypływa na wierzch, znaczy, że jest ono gotowe do smażenia. Ja swoje ciasto przelałam do takiej butelki, do sosów plastikowej, którą można zgnieść. Obcięłam tylko końcówkę. I za pomocą tej butelki wylewać będę ciasto. Jeżeli takiej nie posiadacie, jak najbardziej możecie użyć rękawa cukierniczego lub zwykłej foliowej torebki spożywczej. Tradycyjnie ciasto to wylewa się na olej za pomocą lejka. Więc i takiego narzędzia możecie użyć. Ja teraz za pomocą właśnie tej butelki wylewać będę ciasto na olej i robić to będę w takich spiralnych ruchach. Wasz chrust możecie zrobić większy, mniejszy. Jak widzicie, ja tutaj rozlałam ciasto na wielkość mojej patelni. Chrust smażymy oczywiście po obu stronach. Z każdej strony tak po 2-3 minutki. Ma on usmażyć się na ładny, złoty kolor. Następnie chrust przewracam na drugą stronę. Oczywiście ostrożnie, uważamy, żeby się nie poparzyć.
chwilkę podsmażam. I gotowy wyłożę na talerz wyłożony ręcznikiem papierowym. W ten sposób ręcznik papierowy wyciągnie nam z naszego chrustu tłuszcz. I tak wykładam poszczególne porcje ciasta aż do jego wykończenia. Widzicie, wyszła mi tutaj cała góra chrustu. Myślę, że jest to świetna alternatywa na tłusty czwartek. Zdecydowanie ten chrust jest lżejszy niż faworki czy pączki, a naprawdę smaczny. Po pewnym czasie staje się taki fajny i chrupiący. Jedyne, co mi teraz pozostało, to posypać go cukrem pudrem. Poszczególne ciastka możecie również podawać z bitą śmietaną i owocami lub syropem czekoladowym. Będzie smacznie. I gotowe. Mam nadzieję, że przepis Wam się spodobał i wykorzystacie go podczas karnawału lub na tłusty czwartek. Bardzo Wam go polecam. Ja się z Wami żegnam. Dziękuję za spędzony ze mną czas. Życzę Wam smakowitego dnia i do zobaczenia w następnym filmiku. Na razie, pa!